W poprzednim odcinku morskich opowieści opisane były zawiłe i niejasne drogi prowadzące do wypowiedzenia wojny hiszpańsko-amerykańskiej w 1898 roku. Hiszpanie w ogóle nie chcieli tej wojny, a tym bardziej starcia pomiędzy dwiema flotami. Po zniszczeniu pancernika Maine, Hiszpanie ratowali i opiekowali się rannymi Amerykanami. Kiedy w wyniku presji amerykańskiej opinii publicznej Stany Zjednoczone postawiły żądania Hiszpanii, praktycznie wszystkie z nich, z wyjątkiem niepodległości Kuby, zostały przyznane, w nadziei na uniknięcie konfliktu. Jednak Pomimo wysiłków rządu hiszpańskiego, Stany Zjednoczone wypowiedziały jednak wojnę, i teraz Hiszpanie musieli myśleć o ochronie swoich posiadłości na Karaibach, a także o obronie swojego honoru. Witam, mam na imię Gregor i zapraszam na kolejny odcinek Morskich Opowieści. Oto ciąg dalszy mojej kampanii o czystość języka i poprawne wymawianie nazw okrętów wojennych. Tym razem odcinek hiszpański. Robię wszystko dla moich widzów. Próbowałem namówić do współpracy znaną twarz z Hollywood. Osoba ta potrafi wydobyć całe piękno i wszystkie niuanse tej śpiewnej i Pięknej mowy Cervantesa z pewnym meksykańskim akcentem. Hiszpański premier Praxedes Mateo Sagasta nie dążył do wojny ze Stanami Zjednoczonymi. Nie spodziewał się zwycięstwa, ale wiedział, że obywatele hiszpańscy prawdopodobnie zbuntują się, jeśli ustąpi wszystkim amerykańskim żądaniom na Kubie. W międzyczasie dowódcy marynarki wojennej, hiszpańskiej marynarki wojennej, próbowali zastosować strategię, która co prawda nie pozwoliłaby od razu wygrać wojny, ale przynajmniej w jak największym stopniu przeciwstawić się potędze US Navy. 1 maja 1898 roku amerykańskie i hiszpańskie siły morskie spotkały się na Filipinach w bitwie w Zatoce Manilskiej, która zakończyła się zdecydowanym zwycięstwem Stanów Zjednoczonych. W tej sytuacji Hiszpański rząd wysłał swoją flotę pod dowództwem admirała Pasqual Cervera i y Topete, aby broniła Kuby i utrzymywała otwarte linie komunikacji z tamtejszym hiszpańskim garnizonem. Siły obu flot były, mówiąc delikatnie, bardzo nierówne przynajmniej na papierze, marynarka wojenna Stanów Zjednoczonych wydawała się czymś więcej niż równorzędnym przeciwnikiem dla sił, które Hiszpanie mieli do rozmieszczenia. Główne siły US Navy opierały się na czterech zupełnie nowych pancernikach, zaprojektowanych zgodnie z najnowszymi trendami w budownictwie okrętowym. Pomyślane jako pancerniki obrony wybrzeża, siedziały nieco zbyt nisko na wodzie, aby stawić czoła wzburzonemu morzu i nie były też szczególnie szybkie, chociaż nie były też strasznie wolne. Pod względem uzbrojenia i ochrony pancerza były imponujące. Były to pancerniki Indiana, Massachusetts, Oregon i Iowa. Oprócz tego był stary pancernik drugiej klasy, Texas. Podobnie jak Maine, Texas był potężny, kiedy został zaprojektowany, ale rewolucja w budownictwie okrętowym sprawiła, że stał się przestarzały, zanim wszedł do służby. Następną klasą okrętów, w kolejności za pancernikami, były krążowniki pancerne, a Stany Zjednoczone dysponowały Dwiema potężnymi jednostkami tej klasy. Były to Brooklyn i New York, znacznie szybsze niż pancerniki i mogły podróżować z prędkością 21 węzłów. Ale ta prędkość nie pozostała bez ceny. Te okręty miały znacznie słabszy pancerz, mniej dział, a działa, które były na nich zamontowane, były mniejszego kalibru. Amerykanie mieli też kilka krążowników pancerno-pokładowych, lżejszych i szybszych niż krążowniki pancerne, ale pozbawionych pancerza na burtach. Dostępne były również stare monitory, powolne, dobrze chronione jednostki o Płytkim zanurzeniu z dużymi działami, które zyskały sławę podczas wojny secesyjnej, działając na amerykańskich rzekach. Żaden z tych okrętów nie był widziany w akcji pod Santiago de Cuba. Wreszcie dopełnieniem amerykańskiego arsenału było kilka uzbrojonych jachtów, małych jednostek, sprzedanych lub Podarowanych przez osoby fizyczne i wyposażonych w kilka małych dział przydatnych do zadań zwiadowczych i patrolowych. Dwa godne uwagi przykłady takich jednostek, które miały służyć pod Santiago de Cuba, to Vixen i Gloucester. Po stronie hiszpańskiej ich marynarka wojenna została budowana według nieco innych koncepcji. Posiadali tylko jeden pancernik drugiej klasy, Pelayo. Hiszpanie preferowali szybkie jednostki, ponieważ ich imperium rozciągało się na zachód aż po Amerykę Środkową, a na wschodzie aż po Wyspę Guam na Pacyfiku. Hiszpanie mieli sześć dużych, szybkich i o dużym zasięgu krążowników pancernych. Chociaż uzbrojone one były nieco lżej niż ich amerykańscy odpowiednicy. Tymi budzącymi grozę okrętami była Princesa de Asturias, Emperador Carlos V, Almirante Ocuendo, Vizcaya, Infanta Maria Teresa, Cristóbal Colón. Wszystkie sześć okrętów miało wyporność około 7000 ton z wyjątkiem Kolon, który był nieco mniejszy. Cała szóstka miała zamontowane po dwa duże działa 11 calowe z wyjątkiem Kolon, który miał być wyposażony w 10 calowe działa. Kolon był jednak tak nowy, że ciężkie działy nie zostały jeszcze zamontowane, a ich zainstalowanie nie byłoby możliwe przed wypłynięciem okrętu na Kubę. Popłynął więc z zamontowanymi drewnianymi atrapami głównych dział i zaledwie uzbrojony w baterię 10 dział 152 mm i 6 120 mm. Nowym rodzajem broni, który właśnie pojawił się na scenie, była Torpeda samobieżna. Ten nowy, przerażający typ broni mógł pędzić w kierunku wrogiego okrętu pod wodą o własnych siłach i przebić kadłub nawet najpotężniejszych pancerników poniżej pasa pancerza i poniżej linii wodnej. Do przenoszenia tej śmiertelnie zabójczej broni budowano małe i niezwykle szybkie jak na tamte czasy okręty, torpedowce i niszczyciele. Hiszpanie entuzjastycznie podjęli koncepcję łodzi torpedowej i niszczyciela na długo przed tym, zanim zyskały one przychylność innych flot, a trzy wyjątkowo wczesne niszczyciele były dostępne do służby na Karaibach. Były to Pluton, Furor i Terror. Kiedy wojna z Hiszpanią wydawała się nieuchronna, US Navy wybrała Key West na swoją bazę operacyjną. Mniej niż 100 mil od Hawany było to idealne miejsce do wymuszenia blokady tego miasta w nadziei na zagłodzenie stacjonującej tam armii hiszpańskiej w celu poddania się. Pełniący obowiązki kontradmirała William T. Samson objął Ogólne dowództwo nad wszystkimi operacjami atlantyckimi, a także osobiste dowództwo eskadry w Key West. Jego eskadra składała się z pancerników Iowa i Indiana, krążownika pancernego New York, czterech mniejszych krążowników, trzech uzbrojonych w duże działa, ale boleśnie powolnych monitorów oraz kilkunastu mniejszych jednostek, takich jak kanonierki, łodzie torpedowe i Uzbrojone jachty. Do tego dołączył pancernik Oregon, który znajdował się w stoczni Puget Sound Naval Shipyard pod Seattle w stanie Waszyngton na zachodnim wybrzeżu Ameryki nad Pacyfikiem. Trzeba jednak pamiętać, że był to rok 1898. Oregon spalał węgiel i przez całą drogę musiał robić regularne postoje, aby uzupełnić jego zapasy, ponieważ płynąc z maksymalną prędkością na morzu, spalał co godzinę 10 ton czarnego złota na godzinę. A ponieważ był to rok 1898, najkrótsza trasa ze stanu Waszyngton na Florydę obejmowała trasę w dół. Poprzez Amerykę Środkową wzdłuż Peru i Chile, a następnie wokół południowego krańca kontynentu południowoamerykańskiego. Po dotarciu na Atlantyk podróż obejmowałaby trasę na północ od Argentyny wzdłuż całego wybrzeża Brazylii, a następnie na północny zachód do Morza Karaibskiego. W końcu Oregon pod dowództwem kapitana Charlesa F. Clarka. Wykazał się heroizmem, kończąc bezprecedensową podróż, opuszczając San Francisco 19 marca, aby 24 maja dotrzeć gotowy do działań bojowych do Jupiter Inlet na Florydzie. Podróż o długości 14 700 Mil morskich, to jest ponad 27 tysięcy kilometrów, została ukończona w 67 dni przy średniej prędkości 12 węzłów. Ale kiedy Oregon odbywał swoją podróż, nadal napływały przerażające doniesienia, że tajemnicze okręty były widziane u wybrzeży wschodniego wybrzeża. Naród amerykański chciał ochrony, a Przedstawiciele dystryktów wzdłuż wybrzeża w kongresie nalegali, aby marynarka wojenna zrobiła coś, co złagodzi ich obawy. I tak druga eskadra została wysłana do Hampton Roads w Virginii. Uznano to za bezpieczną centralną lokalizację, dzięki której okręty mogłyby w razie potrzeby popłynąć na północ do Maine lub na południe na Kubę miała być znana jako Lotna Eskadra, chociaż nie była szybsza niż siły pod dowództwem admirała Samsona w Key West. Lotna Eskadra była dowodzona przez komandora Winfielda Scotta Schleja i składała się z nowoczesnego pancernika Massachusetts, starego pancernika Texas i krążownika pancernego Brooklyn. Krążowników pancernopokładowych Minneapolis i Columbia oraz węglowca Merrimack, który miał zapewnić zaopatrzenie w węgiel całej eskadrze. Brooklyn służył jako okręt flagowy. I tak marynarka wojenna Stanów Zjednoczonych została podzielona na dwie siły: jedną o charakterze ofensywnym i działającą w celu wymuszenia blokady Kuby, oraz drugą o charakterze defensywnym stacjonującą u wybrzeży Wirginii, ale gotową do przejścia do działań ofensywnych, gdy tylko cel zostanie zlokalizowany. Hiszpańska marynarka wojenna została również podzielona na dwie części. Pierwsza część floty składała się z pancernika Pelayo. Emperador Carlos V. Princesa de Asturias. Wraz z okrętami pomocniczymi, i została przydzielona do patrolowania wód macierzystych na czas wojny. Ale. Almirante Oquendo, Vizcaya, Infanta Maria Teresa, Cristóbal Colón zostały zgrupowane na wyspach Zielonego Przylądka wraz z Plutonem, Furorem i Terrorem, utworzyły. Oddzielną eskadrę pod dowództwem najlepszego oficera hiszpańskiej marynarki wojennej. Almirante Pascual Cervera y Topete. Miał 59 lat, z czego 47 spędził w marynarce wojennej. Znał Kubę, ponieważ został przydzielony do stacji zachodnioindyjskiej podczas pierwszego buntu kubańskiego w latach 1868. 1878. Dowództwo wysłało go również na Filipiny, po drugiej stronie świata. Był znany jako odważny, szarmancki i kompetentny. Był dobrze znany i powszechnie szanowany. Problem, przed którym stanęły obie marynarki wojenne, polegał na tym, że gdyby miały przepłynąć Atlantyk. Z jedną ze swoich wydzielonych eskadr zostałyby skonfrontowane z połączonymi i skoncentrowanymi siłami przeciwnika na wodach macierzystych. Stany Zjednoczone nie miały powodu, by wysyłać część swojej floty na wody hiszpańskie. Wiedziały, że Hiszpanie muszą udać się na zachód, aby wesprzeć swoją armię na Kubie i znieść blokadę. Admirał Servera. Wiedział, że musi płynąć na zachód, ale desperacko chciał uniknąć natychmiastowej konfrontacji z US Navy. Uznał, że jeśli będzie cierpliwie czekał, niecierpliwi i głodni wojni Amerykanie w końcu przybędą na wschód do Hiszpanii. Zaproponował tworzenie bazy na Wyspach Kanaryjskich i czekanie tam na siły amerykańskie, które z pewnością przepłyną Atlantyk. Kiedy przybędą, połączy się z potężną flotą pozostawioną na wodach macierzystych i zniszczy zmęczone i oddalone od domu jednostki marynarki wojennej Stanów Zjednoczonych. Kazał wszystkim swoim kapitanom zatwierdzić swój plan i wysłał go z nadzieją do Madrytu. Pomimo dużej dawki zdrowego rozsądku, hiszpański rząd nie chciał brać w tym udziału i kazał mu płynąć jak najszybciej na Kubę. Jego odpowiedź wskazuje, że rozumiał niemożliwość misji stawianej przed nim. Niczego nie można oczekiwać od tej wyprawy na Kubę, poza całkowitym zniszczeniem naszej flotyli. Z czystym sumieniem mogę poświęcić swoje życie, ale nie mogę zrozumieć decyzji hiszpańskiej. Marynarki wojennej. Nie mając jasnej strategii, hiszpańscy decydenci w kraju mogli mieć nadzieję na szybkie zakończenie wojny, chwalebną porażką przeciw potężniejszej marynarce wojennej USA. Serwera doskonale zdawiał sobie sprawę z tego, ale jako dobry oficer wykonywał rozkazy przełożonych co do Joty. W zaleceniach do swoich podwładnych jest ślad jego prawdziwych poglądów. Sugerował, żeby przybili swoje flagi do masztów, co znaczy, żeby nawet nie myśleli o opuszczeniu ich w celu poddania swoich okrętów. 20 października 1897 roku rząd mianował serwerę dowódcą floty. W obliczu tych wydarzeń przypomniał sobie również słowa z listu napisanego do kuzyna rok i siedem miesięcy wcześniej. I będą szukać biednej ofiary, aby obwiniać innych za cudze winy. W mniemaniu admirała rozkaz to rozkaz i starał się uczynić wszystko, aby spełnić go jak najlepiej. Natychmiast zaplanował program ćwiczeń morskich w Santa Pola w celu szkolenia załóg. Jego eskadra nie wykonała ani jednego ćwiczenia bojowego od 1884 roku. Zła polityka prowadzona przez rząd, a także brak przewidywania spowodowały wiele różnych złożonych i poważnych braków we flocie. W momencie, w którym nie było czasu na naprawienie wszystkiego, co było złe. Serwera musiał zmierzyć się nie tylko z problemami wynikającymi z braku wyszkolenia załóg, ale także z brakiem środków finansowych, niektóre z nich o ogromnym znaczeniu, jak w przypadku krążownika pancernego Kolon, który popłynął na wojnę bez głównych dział. Ponad Połowa zaplanowanych przez admirała ćwiczeń morskich nie została dokończona, ponieważ sekretarz marynarki wojennej nie zapewnił żadnych funduszy. Ponadto admirałowi doradzono, aby nie wydawał zbyt dużo pieniędzy, nie spalał za dużo węgla i oszczędzał pociski. Ciężka artyleria jego okrętów nie była w pełni sprawna z powodu braku zabezpieczenia zamków dział, a amunicja była bardzo złej jakości, nierzadko do tego stopnia, że nie można jej było umieścić w działach. Był upoważniony do oddania tylko dwóch strzałów z każdego ciężkiego działa. W tym czasie flota amerykańska intensywnie przygotowywała się do wojny. 8 kwietnia 1898 roku admirał Serwera wraz ze swoją eskadrą przybył na Wyspy Zielonego Przylądka. Nie otrzymał oczekiwanych instrukcji. Zamiast tego poproszono go po prostu o załadowanie całego dostępnego węgla, żywności i zapasów, jakie mógł, i udanie się do Puerto Rico lub dowolnego innego portu na antylach. Oraz współpracę z jego obroną morską. Wyjeżdżając na antyle, jak widzimy, serwera nie miał dokładnych instrukcji i był w pełni przekonany o daremności ofiary i katastrofie, która była nieunikniona. Stan jego okrętów był bardzo płakany. Serwera i jego załogi zostali teraz całkowicie opuszczeni, stojąc w obliczu nieuniknionej klęski. Tylko patriotyzm i prawość charakteru kazały mu wykonywać otrzymany rozkaz, choć nie bez goryczy. Amerykanie dowiedzieli się o wyjeździe serwery St. Vincent 29 kwietnia. Wiedzieli, że ostatnio widziano go kierującego się na zachód z czterema krążownikami pancernymi i trzema niszczycielami. Podróż bez wątpienia wyczerpałaby rezerwy węgla na tych okrętach, więc Amerykanie domyślali się, że kiedy ferwera przebędzie do Indii Zachodnich, jego pierwszym priorytetem będzie uzupełnienie zapasów węgla w bunkrach. Logicznym miejscem, w którym mógłby to zrobić, byłby ufortyfikowany hiszpański port San Juan w Puerto Rico. Podróż Hiszpanów z Republiki Zielonego Przyjątka na Martynikę, a stamtąd do Curacao, tuż przed ich przebyciem do Santiago de Cuba obfitowała w incydenty i wszelkiego rodzaju nieszczęścia, ponieważ nie mógł znaleźć w tych portach wsparcia logistycznego i węgla obiecanego przez Madryt, kiedy opuszczał wyspy Zielonego Przylądka. Decyzja o kontynuacji podróży do Santiago była oparta głównie na przekonaniu, że port ten jest wolny od blokady ze strony okrętów amerykańskich, ponieważ według doniesień znajdowały się one w pobliżu Puerto Rico. Poza tym przypuszczał, że otrzyma niezbędne wsparcie logistyczne, którego tak bardzo potrzebował. Jego flota wpłynęła więc do Santiago de Cuba 19 maja 1898 roku. W tej grze w kotka i myszkę Amerykanie również popełnili masę błędów, łącznie z odmówieniem wykonania rozkazu przez dowodzącego lotną eskadrą wiceadmirała Szleja. W końcu przybył on do wejścia do Zatoki Santiago de Cuba 29 maja 1898 roku. Dowodzący eskadrą atlantycką, admirał Samson, przybył ze swoimi siłami 31 maja i natychmiast objął dowództwo nad połączonymi siłami. Jedyną więc nadzieją dla serwery było. Teraz to, że nagły i niespodziewany sztorm rozproszyłby siły amerykańskie i umożliwił mu ucieczkę, chociaż było to możliwe, to jednak bardzo mało prawdopodobne. Wytworzyła się więc sytuacja patowa. Hiszpanie byli zablokowani w porcie, i przeważające amerykańskie okręty uniemożliwiały ucieczkę. Natomiast Potężne fortyfikacje strzegące portu uniemożliwiały Amerykanom próbę sforsowania wejścia, czy też nawet ostrzał okrętów, będących w porcie. Jak dalej potoczyły się losy hiszpańskiej eskadry, dowiecie się z następnego odcinka morskich opowieści. Na dziś to już wszystko. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia i usłyszenia następnym razem.